Dobry wieczór Państwu. Witam na konferencji pomeczowej. Mamy za sobą spotkanie Wisła Kraków, Brukbet Termalika Nieciecza, zwycięski dla Wisły Kraków. Ze mną jest trener drużyny gości, Mariusz Rumak. I bardzo proszę pytania do trenera. Proszę o ocenę spotkania na początku. Myślałem, że mi się uda bez oceny. Ale nie tym razem. Powiem szczerze, że nawet ciężko coś powiedzieć. No, sam opis czy ocena spotkania na gorąco jest bardzo trudna, bo wielkie emocje są w szatni, wielkie emocje są we mnie, ale myślę, że ten mecz nas wiele nauczy. Nauczy nas przede wszystkim tego, że jeżeli gra z dobrym przeciwnikiem na wyjeździe, to nie wolno tego meczu przegrać w 90 minucie. Tylko trzeba szanować to, co się ma. To jest pierwsza nauka, jaka płynie z tego meczu. Druga jest taka, że musimy cały czas pracować nad organizacją gry, bo są jeszcze momenty, w których jesteśmy nie do końca dobrze zorganizowani. A trzecia nauka to wybory. Jeżeli będziemy podejmowali lepsze decyzje, to będziemy groźniejsi. I myślę, że z tymi wyborami jest najłatwiej, żeby to wprowadzić u piłkarzy. Oglądniemy spotkanie, przeanalizujemy i jestem o tym przekonany, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będziemy coraz mocniejsi. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Bardzo proszę o imię i nazwisko i nazwę redakcji. Proszę bardzo. Przegląd sportowy. Chciałbym spytać na początek o ocenę debiutu Akosza Kerczkesza, bo też ta linia obrony pierwszy raz grała w tym składzie. Jak wypadł Pana zdanie? No też poszukujemy optymalnego ustawienia. Jak Państwo zobaczyliście, w porównaniu z ostatnim spotkaniem dwie zmiany na czterech obrońców. Szukamy optimum. Ja myślę, że jak na pierwsze spotkanie Akosz. Na gorąco, nie na wideo. Wypadł solidnie i myślę, że przed tym chłopakiem jeszcze dużo dobrego i dużo wielkiej piłki, bo na co dzień profesjonalista, bardzo szybko uczy się polskiego, jak na Węgra, to naprawdę jest imponujące. A dzisiaj zagrał bardzo solidne spotkanie. Tak, proszę. To jeszcze mam pytanie personalne, bo dzisiaj nie było w kadrze znowu Romana Gergela i Dariusza Treli. Chciałbym spytać, czy to kontuzje, czy jeśli kontuzje, to jak długo ich jeszcze nie będzie, czy inne przyczyny? Widzę, że wywiad nie do końca działa. Ale to dobrze, znaczy, że szatnia jest szczelna, a to był pierwsze moje słowa, przychodząc do Brukbetu, żeby szatnia była szczelna. Roman jest po zabiegu. Kontuzja jest od 3 tygodni. Myślę, że po 4 tygodniach będzie do grania. Także we wtorek przychodził artroskopię i myślę, że będzie wszystko ok. Znaczy mamy takie sygnały, że jest ok, więc teraz rozpoczynamy rehabilitację. Jeżeli chodzi o Darka, podobnie tak jak tydzień temu, mam ten przywilej, że mam 3 fantastycznych bramkarzy i to jest kwestia dyspozycji tygodnia, który z nich będzie siedział na ławce. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja zachęcam, bo żebyście na mnie nie obrażali, bo ostatnio też po konferencji wszyscy mi łapali w przejściu. Tak, odpowiadam tutaj, a nie w przejściu. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to teraz. No właśnie, bo to proszę. Później tutaj z 10 minut stoję i odpowiadam na pytania. To o uraz Romana Gergela dokładnie chciałbym spytać. Jest po zabiegu artroskopii, a co to za uraz, jeśli można jakoś dokładniej? No nie, chciałbym dokładnie tutaj opisywać, bo nie jestem lekarzem. Nie jest to staw kolanowy, są to mięśnie przywodziciele. Nie jest to wielki uraz, natomiast jest to sytuacja, która ciągnęła się od poprzedniego sezonu i po prostu trzeba było to zaleczyć, bo przy zwiększonych obciążeniach na zgrupowaniu on po prostu zaczął odczuwać dolegliwości, ból i wtedy nie był skuteczny. W związku z czym zadecydowaliśmy wspólnie, że trzeba się poddać temu zabiegowi. Także jest to uraz mięśni przywodzicieli, ten, z którym on się borykał już od dawna. Witam na drugiej części konferencji pomeczowej. Z nami jest trener Białej Gwiazdy Kiko Ramirez i dzisiaj w charakterze tłumacza pani Katarzyna Kozioł. Trenerze, poprosimy o ocenę spotkania. Bueno, señor entrenador, entonces necesitamos su comentario acerca del juego. Bueno, yo diría, en resumen, que ha sido un partido que hemos podido perder, que hemos merecido ganar y así lo hemos hecho. W skrócie mogę powiedzieć, że był to mecz, który mogliśmy przegrać, ale zasłużyliśmy na zwycięstwo i właśnie dlatego wygraliśmy. Czy jakieś pytania do trenera? Tak, proszę.
Bogdan Setlak, Sportowy Magazyn Krakowski. Ja zdaję sobie sprawę, na jakiej pozycji gra Fran Weles, ale czy nie ma pan pretensji do niego za tą kolejną, drugą żółtą kartkę w tym sezonie już? Bo wydaje się, że tej dzisiejszej rzeczywiście można było uniknąć. Dziękuję. Bueno, yo soy consciente de la posición en la que juega Fran Weles, pero mi pregunta es si usted no está un poco enfadado con él por esa segunda tarjeta amarilla, porque hoy en la situación o sea, se podía omitir esta situación. Bueno, a ver, yo creo que hemos recibido tarjetas muy rápido y sin hacer mucha cosa. Es mi opinión, no creo que no ha sido un partido bronco ni fuerte, ni con entradas fuertes. Sin más, no le doy importancia. Kartki rozdane w meczu były dane dosyć szybko i tak naprawdę nic takiego się nie stało. I nie uważam, żeby to był mecz jakiś szczególnie brutalny czy wymagający wielu interwencji. Tak, proszę. Pytanie o Petera Bryleka. Czy nie obawia się trener, że z tak dobrą formą no ktoś z zachodu jeszcze zdąży wykupić w tym okienku transferowym tego zawodnika? Pregunta sobre Petar Bralek, pues tiene una buena forma en este momento, entonces ¿no tiene miedo de que alguien lo va a comprar ahora? Espero, ya lo he hecho otras veces, espero que el que venga, venga con mucho dinero. Para mí sería una mala noticia. No, dla mnie by to była dosyć zła wiadomość, natomiast jeżeli ktoś przyjdzie, no to musiał mieć bardzo dużo pieniędzy. Tak, proszę. Grzegorz Wojtowicz, PAP. Ja chciałem zapytać trenera, czy nie martwi go trochę atak pozycyjny w wykonaniu Wisły, ponieważ Wisła w zasadzie była zmuszona do gry w ataku pozycyjnym przez cały mecz. Wychodziło to tak, powiedzmy sobie, średnio. Kolas to była po kontrataku, czyli w tym czy czuje się najlepiej. Natomiast czy uważa, że ten atak pozycyjny jednak trzeba zdecydowanie poprawić, bo tu były problemy? Si no le preocupa el ataque posicional, porque en este partido, en este juego, este ataque no funcionó muy bien y el gol fue del contraataque. Entonces, lo que al Wisła se le da mejor. Bueno, mira, a estas alturas de temporada el aspecto físico no es el idóneo y jugar de local se hace difícil. Llevas el desgaste del partido y los equipos se aprovechan. Yo creo que el equipo físicamente va a ir a más y no tendremos problemas. Ja myślę, że przede wszystkim na początku sezonu, kiedy ta forma jeszcze nie jest optymalna, też nie należy za bardzo się przemęczać i w tym momencie myślę, że nie powinniśmy o tym myśleć i że w dalszych momentach sezonu ta forma będzie się polepszać. Tak, proszę. Jest mikrofon do Państwa dyspozycji. Panie trenerze, możliwość straty Petera Breleka to jedno, ale wiadomo, że w tym tygodniu Semir Stilić rozwiązał kontrakt z klubem. Wcześniej Krzysztof Mączyński odszedł z klubu. Wiadomo też, że Hugo Widemont nie trenuje z pierwszą drużyną. Czy w związku z tym planowane są jeszcze w tym oknie transferowym wzmocnienia w linii pomocy? Bueno, pues la posibilidad de que se vaya Bralek es uno, pero ya sabemos que se ha ido Stilić, otros jugadores, y la pregunta ahora es si piensa en reforzar un poquito pues los ayudantes ahí. Sí, sí, el equipo se tiene que reforzar, lógicamente. Somos una plantilla corta. Oczywiście drużyna się musi wzmocnić, w tym momencie jeszcze no, nie jesteśmy w optymalnym składzie. Czy jeszcze jakieś pytanie do trenera? Jeżeli nie ma więcej kwestii do poruszenia, to ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Przypominam, że najbliższe spotkanie nasze tutaj na meczu domowym to będą derby, na które bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję serdecznie i dobranoc. Dziękuję. Dziękuję.